Bitwa pod Łamą jest takim skrajnym przykładem dysproporcji pomiędzy wojskiem polskim a wojskiem niemieckim. Wystarczy sobie uzmysłowić, że broniąca się tutaj 20. Dywizja Piechoty, a dokładnie dwa jej pułki, 78 i 80, gdyż 79 był pod Rzędnowem, stawiły opór w pierwszej fazie walki dwóm dywizjom piechoty, czyli 11 i 61 oraz dywizji pancernej generała Kempfa, posiadającej 150 czołgów. Stosunek sił to jest, załóżmy, 20 tysięcy do 56-60 tysięcy po stronie niemieckiej. Także trzykrotny stosunek przewagi wojsk niemieckich nad polskimi. Najlepszym przykładem dysproporcji jest artyleria. Proszę sobie wyobrazić, iż Niemcy na szczeblu dywizji posiadali 48 dział lub haubic, z czego 12 były to haubice 150 mm. A więc tej artylerii niemieckiej było bardzo, bardzo, bardzo dużo. Wagomiar pocisku był dokładnie dwa razy większy. Jeżeli sobie uzmysłowimy, że strzela 12 dział 150 mm i one trafiają w kwadrat w wymiarze 500 na 500 metrów, to naprawdę wokół tego schronu dochodziło do piekła. Szczególnie godna podkreślenia, jeśli chodzi o stronę niemiecką, jest dywizja pancerna generała Kempfa. Była to improwizowana jednostka, w skład której wchodziły oddziały pancerne, wchodziły również oddziały, wchodził pułk SS Deutschland, pułk SS Verfügungstruppe, czyli oddziały dyspozycyjne SS. Oprócz tego wchodziły oddziały artylerii, oddziały pionierów. Także ten potencjał, jeśli chodzi o stronę niemiecką, był znaczny. Musimy też pamiętać o tym, że cały czas ze strony niemieckiej było panowanie w powietrzu. Już 1 września nie się dało coś wyraźnie zarysować. I efekty działań Luftwaffe również były bardzo widoczne tutaj na pozycji morskiej. Oddziały polskie w oparciu o przygotowaną wcześniej linię obrony również prezentowały się bardzo dobrze, czego dowodem były naprawdę bardzo ciężkie kilkudniowe walki. I miano, którym Niemcy określili dywizję, która tutaj walczyła, mianem Żelaznej Dywizji. Świadczyło to o dużym harcie ducha, o wyjątkowej determinacji w prowadzeniu działań bojowych. Były takie przykłady, że żołnierze schronów składali przysięgę pozostania na pozycji do końca walki. I mimo że dywizja odchodziła, był rozkaz odejścia bez nacisku ze strony Niemców z 3 na 4 września, część żołnierzy zostawała w schronach. I gdy Niemcy rano podchodzili pod pozycję, nadal prowadzili ogień, no i ginęli niestety, niszczeni granatami czy miotaczami płomieni. Straty niemieckie nie są znane dokładnie, natomiast szacuje się je nawet na 500 do 1000 żołnierzy zabitych. Straty polskie znane to jest około 800-900 żołnierzy zabitych z imienia i nazwiska znanych oraz około 2000 ludzi, których po prostu pochowano anonimowo lub też nie ma po bitwie. Trafienie pociskiem bezpośrednio w oko powodowało, że 10-metrowy lej pochłaniał wszystkich tych żołnierzy, którzy tam byli, a pozostawały po nich, mówiąc brutalnie, buty i hełmy.